Hello, witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w poszukiwaniu historii na kolejnej wyprawie. Idziemy jeszcze gdzieś, ale jeszcze nie wiem gdzie, na pewno do lasu. Tak więc zapraszam do oglądania. No powiem, słoneczka to nie ma, ale zazieleniło się w tym lasku. Składamy sprzęcik potrzebny nam dzisiaj. I oczywiście panel Deusa w kieszeni. Tak więc składamy go. Tak więc zaczynamy wykopki w poszukiwaniu historii. Hz, program GM Power. Lecimy do pierwszego. Mam jakiś taki sygnał, nie za taki za ciekawy, ale nie taki brzydki. Sprawdzimy jako to pierwszy. No jest coś. To? No bo nie. Nie, to kamień. Nic, nic ciekawego, ale rozkopiemy. Zobaczymy, co w tym nowym sezonie się nam pokazuje, nie? Ale to trena zarazo przechodziło. O, już widać. O. O. Panie, co pan tu pokazujesz? No ale pierwszy sygnał był, zawsze pokazuję. Do następnego. Mam tu jakiś sygnał, ale ciekawostka. Czosnek niedźwiedzi, wiem jak to wygląda, ale to też jest czosnek. Chyba, że to są pierwsze te, a później z tego będzie wyrastał. Czosnek normalnie. Patrzcie się, ile tu tego jest. O, tam fajnie widać. Panie, nie zajmuj się pan roślinami, tylko kop pan. A tu widzę, że też nic ciekawego nie będzie. Ale sprawdzimy. Tu już aby było kopane wcześniej. Nie wiem. O, coś tam jest. Kawałek metalu też jest, jak widzimy. Idziemy dalej. No, wykopałem to kawałek metalu, takiej, jakby to powiedzieć, jakiejś kopaczki kawałek. Jak na razie sam złą, to będzie skosy. Taka bramówka, no. O, jak ktoś kosił kosą, to będzie wiedział, o co chodzi. Widzicie? Widzicie, tam tak zielono jest. To jest czosnek niedźwiedzi. Tu nie wiem, co to jest właśnie. I też jest. Tak właśnie tym. No może też to jest to samo, tylko człowiek się na tym nie zna. Pierwszy może jest taki, a później taki. Idziemy w tą stronę. Co my tu mamy? Widać gołym okiem, że jakiś łańcuch. Wow. Jeszcze wszystko odkręca. Panie, zabierz pan dla psa. Chociaż dla psa to taki za bardzo by był, taki dla ciągnika. Można zabrać, ale to się od... A to chyba zgubili to, jak chcieli tu te drzewa. Tak mi się wydaje. Dobra, pakuj pan do plecaka. Sprzedaż pan na rynku. Idziemy dalej. Kawałek druta, ale miedzianego. Coś mamy, ale nie wiem, kurde.
Zbrudziło mnie to. Lufa. No, koślawo, jakaś rurka. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Też jakieś pozostałości z łańcucha? No nie ma, nie ma normalnie. Na kolor normalnie sygnałku, ale idziemy dalej. Wow, na wierzchu. Panie, moneta na wierzchu. Perelek z 75 roku, 1 zł. Ale jest pierwsza moneta. Ale zazielenił się ten lasek. O, jaka ładna złotóweczka. No. Idziemy dalej. Jakaś czapka stara. Wykryłem ją. Pewnie dlatego, że tu ma ten suwak. Dlaczego? Dlatego oni tam raczej nie ma, ale sprawdzimy. Na wierzchu. Aha. Diamentów raczej pan nie znajdzie w tej czapce. Nie, to nie wiem. Idziemy dalej. Ale słoneczko świeci pięknie. Piąteczek jest super. Na wyprawę. Coś na wierzchu pewnie ktoś już wykopał. Takie coś. Tak to wygląda. Hak jakiś ma. Nie wiem. Ale wiem, że idziemy dalej. Takie coś. Wow, cyngiel od pistoletu. Dokładnie tak. I prał. Ale to będzie... Kurde, rozwarstwia się. To będzie bardzo stare, to będzie od muszkietowej broni. Choć niekoniecznie. Taki cyngielek. Tu się rozwarstwia. Wiecie, nie? Ktoś jak pociąga za spust. No i tak, no idziemy dalej. Nie, może to być... Sygnał jest na monetę, ale może być na jakąś też blaszkę, dodatku. Tak to razem wykopiemy. Tą piękną pogodę. O. Chociaż... Nie no, tak mówiłem, blaszkę, drucik, mała klamerka. Nie. Drucik taki tu związany. Tak to wygląda. Wszystko jest wiosennie, pięknie. Aż chce się żyć, chodzić po tym lesie. Też mamy czosnku niedźwiedziego. Aż żal po tym chodzi, bo tu też jest pod ochroną. Dlatego to ominiemy. Poszukamy tutaj. Ciekawy sygnał, taki no, taki, taki. O, oj, w tą stronę. O, też taki dziwnie zapleciony ten drut. Bardzo stary. Tak wygląda. Miedziany. O, co my tu mamy? Taki ołowiu grube, coś. Nie wiem. Ołowiane.
Ani to nie medal, ani nie wiadomo co. No też w pobliżu tu już jest jakiś staw. Jakieś jeziorko, no i może coś to, może tu kiedyś były duże i grube szczupaki. Idziemy dalej. Już myślałem, że jakaś obrączka, ale to jest złota. Zło tylko pisze. Zło znalazłem. Nie, to wiecie co to jest? To jest 2 złote. Z jagodami. Pisze zło. Z 1958. Zło. Albo to jest zło. Bo to na pewno tak. Albo złom. Zjedzone strasznie, brzydkie. Takie cusik, nie wiadomo co to jest. Dużo też wychodzi takiego stopionego aluminium. Pełno tu jest tego. Zwierzyna musiała być, patrzcie się, jak drzewo podrapane. Ktoś sobie tu ostrzył pazurki. I to porządnie, panie Marianie. Dobra, tu trochę w tych zaroślach. No i zobaczymy, co dalej. Jakaś blaszka, raczej tu nie jest, nie śmiertelnik, tylko czysto. No, raczej z paska od butów. Taka klamerka zerdzewiała, mała. Kawałek łuski z Mosina, tak głęboko siedziało. Ha! Zasypujemy i idziemy dalej. Mamy jakąś monetę, pewnie zaś PRL. Nie! Współczesne 2 złote. Z 95 roku. Dwójeczkę, czy sprawdzimy? O, są jeszcze jakieś sygnały. O, tu jest też jakieś... Folia skądona. Ale jeszcze są. Może jeszcze jakieś monetki. Pani, dajcie złoty pierścionek. Żadnej monetki. Co się tu przykleiło? Dobra, jak znajdę, to pokażę. Ha, coś tam jeszcze jest. Jest. Jest, jest, coś jest. O, następne 2 złote. Panie. Marianież, pan ma na piwo. 4 złote. To tak na wierzchu leży. Na wierzchu tak kopsni. Hops. No. O, jakaś monetka. 20 groszy. 4 złote opakowanie z kondona. Co się tu działo? Jeszcze tutaj jest tamta dwójeczka. Jeszcze pomyślicie, że a, podłożę ma jedną i tą samą. Nie. 4,20. Jak nic nie będzie, to idziemy dalej. Tutaj oczywiście. Pani, na bogato. Piąteczka jest. No. Z 94 roku, ale jeszcze piszcie, to już mamy 9,20. Dobra, wydajmy to wszystko. Raczej nie wydajmy, tylko znajdźmy to razem. Zobaczmy, ile jest tego wszystkiego. Wykopmy to. Dobra, tak trzepał i wytrzepał parę monet.
I teraz wam powiem, ile tego wszystkiego jest. Tak ją czepał i wyczepał. Patrzcie się, mamy piątkę. Później mamy drugą piątkę, to mamy dziesiątkę. Trzecią piątkę mamy 15 zł. Mamy 20 zł. 22 zł. 24. 25. 27. 28. Mamy 30 zł z groszami. No liczyć, nie będę tego liczył. 31 zł na wykopkach. Da się? Da się. Tak więc mały depozycik. Oczywiście to jest zakopane, wszystko jeszcze to wyrównam. Da się? Da się. Dzięki za oglądanie. Będę kończył. Jeszcze się z wami pożegnam. Za chwileczkę. I idę do domu. Szczęśliwy. Z pieniążkami w garści. A mówiliście, że na wykopkach się nie da zarabiać. Jednak się da. Ale tylko na współczesnych, znalezionych pieniądzach. Pamiętajcie. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Coś tam wyszło, coś nie wyszło. Było fajnie. Jakieś pieniążki się tam zarobiły. Takie nasze współczesne. 32 zł. Tak więc dzięki za oglądanie. Do następnej wyprawy. Już wkrótce. Trzymajcie się. Do następnego.